Hej wszystkim! Dzisiaj zapraszam Was na tag i będzie to tak, troszkę powiem Wam, że zainspirowała mnie do tego tagu pogoda, bo te wieczory stają się takie już dłuższe, ciemniejsze, wolniejsze i postanowiłam właśnie ten tag zrobić. Jest to tak czas dla siebie, me time, tak po angielsku. Bardzo popularny był w zeszłym roku, ja jednak w zeszłym roku zrobiłam tag jesienny, który podlinkuję Wam na dole, jest jak najbardziej aktualny. I w tym roku postanowiłam zrobić tak właśnie czas dla siebie, czyli taki, który tak taki relaksujący, wiecie, dowiecie się czegoś o mnie nowego, jak ja spędzam swój wolny czas, co robię w tym czasie, co mi uprzyjemnia ten czas. Także jeśli jesteście tylko ciekawi, to zapraszam Was jak najbardziej to ogląda. I mamy tutaj 9 pytań i zacznę od pierwszego. Co czytasz w wolnym czasie, oglądasz w wolnym czasie? Jeśli chodzi o czytanie, bardzo lubię czytać i staram się czytać jak najwięcej. Jednak czasami jestem tak zapracowaną osobą, że nie starcza mi na to czasu. Ale w tym momencie, przyniosłam tutaj Wam dwie książki do pokazania. W tym momencie czytam przede wszystkim Dziewczyny z Powstania. I to jest bardzo mocna książka o powstaniu warszawskim, są to prawdziwe historie. Tutaj mamy chyba 10 historii, 10 kobiet, które opowiadają właśnie o powstaniu warszawskim, co się w tym czasie działo, jak one przeżywały ten czas, co one robiły, bo wiecie, z punktu widzenia kobiet takie historie rzadko się słyszy, przede wszystkim właśnie mężczyźni opowiadają o powstaniu warszawskim, jak to było, ale nikt nie mówi właśnie jak to było w przypadku kobiet, co się działo i te historie są przerażające. Drugą książkę, jaką też czytam, to jest After You, Jojo Moyes i to jest druga książka tej autorki, którą właśnie czytam. Przed tym było Me Before You, którą Wam polecałam w ulubieńcach niekosmetycznych września, tak. I bardzo mi się podobała, teraz postanowiłam przeczytać drugą książkę. I jeszcze jakie książki czytam, to ja robię sobie takie, wiecie, przerwy. Raz czytam książki bardziej motywacyjne, raz rozwojowe, jakieś powieści. Ja tak lubię sobie to wszystko przeplatać, coś o zdrowym odżywianiu, coś o bieganiu. Naprawdę teraz patrzę właśnie na swoją półeczkę i tak zerkam właśnie, co tam jest i jest tego dużo, przekrój mam naprawdę ogromny. Także tak sobie to wszystko przeplatam, lubię czytać i zachęcam Was do czytania, bo warto. A jeśli chodzi, co oglądam w wolnym czasie, to przede wszystkim seriale, jak już wiecie, z moich niekosmetycznych ulubieńców, to ja uwielbiam oglądać seriale i teraz oglądam nowe dwa seriale. I jest to przede wszystkim Lucifer. Oj, zakochałam się w tym serialu. Na początku myślałam, że może on nie będzie aż tak dobry, jak mi się wydawało, bo Lucifer, jak już nazwa wskazuje, ta seria jest o diable. O diable, który postanowił zamieszkać na Ziemi, a konkretnie w Los Angeles, w jakimkolwiek innym mieście mógłby zamieszkać diabeł. Hello. Ale i poznaje on agentkę policyjną, która tam właśnie bada różne sprawy dotyczące morderstw i tak dalej. I on zaczyna jej pomagać, on zaczyna być konsultantem i jest on tak charyzmatyczną osobą, tak narcystyczną osobą, że nie zdajecie sobie nawet sprawy. I zachęcam Was do obejrzenia tego serialu, bo można się uśmiać, ale także i tak można się troszeczkę zastanowić właśnie, jak to z tym diabłem tak naprawdę jest. A drugim serialem, który oglądam, to jest serial Belfer. I już pewnie o nim słyszeliście, jest to polski serial. Teraz obejrzałam już 4 odcinki. Jak do tej pory, akcja jest bardzo ciekawa. Jestem po prostu zauroczona tym serialem. Nie spodziewałam się aż tak dobrej fabuły. Dobra gra aktorska, Maciej Szczur, ja naprawdę go bardzo lubię i tutaj też daje radę, ale także inni aktorzy są fantastyczni. No polecam, obejrzyjcie, jeśli jeszcze nie widzieliście Belfer, jak najbardziej polski serial, wspierałem polską produkcję. I jeszcze jakie seriale oglądałam w międzyczasie, co tam jeszcze było, Suits. Naprawdę, ja zachęcam Was do wracania do moich niekosmetycznych ulubieńców miesiąca, jeśli szukacie jakichś inspiracji serialowych, bo tam zazwyczaj właśnie Wam o tym opowiadam. Był Narcos ostatnio, który się już skończył. Uwielbiam House of Cards, czekam na Homeland, niedługo będzie The Walking Dead. Jest tego dużo. Ja nie przepadam aż tak bardzo za filmami, bo filmy według mnie się ciągną.
Okej, okay, wiem, możecie powiedzieć, okej, okay, ale seriale też mają po 10-20 odcinków i też się ciągną, ale jeden odcinek serialu trwa tylko 40 minut, a nie ta półtorej godziny czy dwie godziny i tak musimy siedzieć na tej kanapie i czasami to mnie po prostu już nudzi. 40 minut jak najbardziej spoko. Drugie pytanie, bo nie chcę się aż tak bardzo rozgadywać. W co jesteś ubrana w wolnym czasie? W co jestem ubrana? Zazwyczaj wiem, że niektóre dziewczyny opowiadały, że są ubrane w piżamy i tak dalej. Ja piżam za bardzo w ciągu dnia nie preferuję, bo wydaje mi się, że od rana to człowiek powinien się ogarnąć, przebrać takie dzienne ubrania. I jeśli wychodzę na... Ja nie wiem, czy wy tak macie, ale ja jestem taką osobą, która ma podział swoich ubrań na takie wyjściowe i takie po domu. I jeśli chodzi o te po domu, to zazwyczaj są to leginsy, jakieś koszulki, takie wygodne, wiecie, dresy, bluzy z kapturem, jakieś swetry takie większe. Naprawdę tak się czuję najwygodniej i taki jest mi najlepiej. Jak jestem po domu, a jak wychodzę na dół, to się zawsze przebieram, tak samo jak wracam z zakupów, czy z jakichś spotkań, czy coś takiego, to też się zawsze przebieram na rzeczy po domu, żeby było mi o wiele bardziej wygodnie. I zawsze jeszcze są takie grube skarpety, zwłaszcza na jesień i zimę. Grube, wełniane skarpety, jest mi wtedy cieplutko i nie marznę. Ulubione kosmetyki, których używasz podczas czasu dla siebie? Myślę, że o tym pytaniu chodziło o to, że takie, o takie twoje domowe spa, co robisz, jak masz więcej czasu dla siebie, jakich kosmetyków używasz. I tutaj wam przyniosłam właśnie m.in. takie trzy rzeczy, które ja uwielbiam i które używam, jak mam troszkę więcej czasu. I jest to m.in. peeling do twarzy enzymatyczny z Organic, który już wam polecałam wielokrotnie i który uwielbiam, ale właśnie potrzebuję więcej czasu, żeby go użyć. Używam go tak raz w tygodniu. Jest to taka gęsta maść, którą nakładamy na twarz, ja zostawiam tak na 5-10 minut i potem tą twarz masuję sobie tak delikatnie, wolno, relaksująco i to jest takie, taki mój must have na takie wieczory. Druga rzecz to jest glinka. Jak widzicie, ta glinka jest tutaj w proszku i dlatego właśnie potrzebuję więcej czasu, żeby ją użyć, bo ją muszę sobie rozrobić, dolać, troszkę wymieszać, nałożyć, wszystko umyć potem i to też zajmuje troszkę czasu, nie tak jak takie maseczki z opakowań i tak dalej. Taka glinka, to jest glinka Gastrol, też pochodząca z Organic. I jak mam taki czas, takie wieczorne spa dla siebie, to używam też bomb do kąpieli, robię kąpiel, nie prysznic, bo kąpiel jest taka bardziej relaksująca, wolniejsza. Ten wieczór taki się staje przyjemniejszy, bardziej aromatyczny i też zawsze używam jakiejś maski do włosów, kiedy mam właśnie więcej czasu, żeby ta maska została na tych włosach. I teraz zakochałam się w masce z Tony & Guy i to jest Nourish Reconstruction Mask i to jest maska odżywiająca włosy. Ja jestem zachwycona tą maską, fajnie się sprawdza. Ja lubię tak, jak nałożyć na 40 minut, na godzinę, żeby ta maska miała czas zadziałać. Tutaj mam 200 ml, ona kosztowała jakieś 6 funtów, ale serdecznie, serdecznie wam ją polecam. Jestem zachwycona jej działaniem. Jeśli chodzi jeszcze o to pytanie, ja lubię sobie robić raz w tygodniu takie domowe właśnie spa, taki czas dla siebie w łazience, gdzie mogę, wiecie, pomalutku wszystko zrobić, wybalsamować się, wygrzać w wannie, po prostu tu uwielbiam, zwłaszcza jesienią i zimą, bo latem po prostu mi się nie chce i żal mi na to czasu. Następne pytanie. Twoje ulubione obecnie lakiery do paznokci? I przyniosłam tutaj wam takie czterech moich takich ulubieńców. I są to lakiery pochodzące z firmy Essie. Ja mam chyba tylko lakiery z Essie, tylko takich używam. Mam ich kilka, nie mam jakoś bardzo dużo. I między innymi jest to taki lakier Wicked. To jest taki ciemny lakier jesienny, zwłaszcza używam go jesienią, zimą. Taki podchodzący brąz, zależy jakie światło pada. Brąz, czerwień, ciemną albo czerń. Uwielbiam ten lakier. Kolejny to jest Bahama Mama. I to jest taka śliwka, bardzo ciemna, wiśnia. Coś takiego, też uwielbiam, fantastycznie się trzyma. Kolejny to jest Bordeaux, jak już sama nazwa wskazuje, to jest taka ciemna czerwień. Też bardzo fajna. No i ostatni lakier to jest taki jaśniejszy już. To jest Ballet Slipper. To jest taki Ballet Slippers, to jest taki odcień bardziej mleczny, nude, który bardzo fajnie wyglądał na moich paznokciach i mam go właśnie dzisiaj. Możecie zobaczyć. On tak estetycznie wygląda na takie, mamy takie ładne, zadbane dłonie. Mega mi się podoba. To są moje obecnie ulubione lakiery do paznokci. Co jesz, pijesz podczas takiego czasu dla siebie? No wiadomo, przede wszystkim ja uwielbiam herbaty i kawę.
Ja kocham po prostu pić kawę, uwielbiam herbatę i tutaj mam dwie herbaty, ostatnio moje ulubione, Yogi Tea Detox i Yogi Positive Energy. Obie uwielbiam, obie są smaczne, ta jest taka jesienna, bo ma dodatek cynamonu, bardzo aromatyczna i ta jest mandarynką, też bardzo fajna, ma taki posmak czarnej herbaty z dodatkiem mandarynki, delikatnie słodka, delikatnie gorzka. Uwielbiam. Jeśli chodzi o kawę, to wam kiedyś pokazywałam właśnie moją kawę rozpuszczalną, ale lubię chodzić właśnie do jakiejś kawiarni. Lubię Starbucksa, chyba bardziej niż Costa, bo w Coście ta kawa jest jakaś mocniejsza. Ja lubię takie delikatne latte z dodatkiem jakiegoś syropu. Po prostu uwielbiam. Tak, ja jestem przede wszystkim kawoszem i herbaciarą, naprawdę. Ja lubię soki, coś takiego, ja lubię wszystko, oprócz słodkich napoi. Jak ja widzę gdzieś Pepsi czy coś takiego, to kompletnie mnie to nie kręci. Ja bardziej się lubuję w herbatach, w kawach, w sokach, shake'ach. To jest jak najbardziej tak, jeśli chodzi o mnie. Twoja ulubiona świeczka. I tak, w tamtym roku muszę wam powiedzieć, że paliłam tarty, paliłam te, wiecie, jak to się tarty chyba nazywa? No i jakoś mnie od tego głowa bolała, te zapachy były za mocne, zaraz to gasiłam i w tym roku jeszcze nie odpaliłam żadnej świeczki. Lubię ten cały klimat, jeśli chodzi o świeczki, lubię ten płomień, jak to wygląda, mamy takie przygaszone światło, tutaj wiecie, to całą otoczkę, jeśli chodzi o świeczki, ale zapachy te duszące jakoś za nimi nie przepadam. Nie wiem, może w tym roku kupię sobie jakąś inną świeczkę, do tej pory miałam Yankee Candle. I tak pół na pół jestem do nich nastawiona. Może widziałam ostatnio Woodwick, ma swoją ofertę tutaj niedaleko w centrum i może się skuszę na świeczkę z tej marki. Albo bym chciała przetestować też Bath & Body Works, rzeczywiście one są takie fajne. Także nie mam jakiejś ulubionej świeczki na ten moment. Kolejne pytanie, czy poszłabyś do kina sama? Poszłabym do kina sama, nie mam w sumie najmniejszego problemu, bo tak samo czasami oglądam film czy serial sama tutaj w domu, tak samo bym mogła obejrzeć w kinie, nie robi mi to żadnej różnicy. Twój ulubiony sklep online. Jeśli chodzi o sklep online, to lubię Feel Unique i Feel Unique przede wszystkim ma kosmetyki, ma pielęgnację i to tam kupuję, bo mają jakieś promocje, mają jakieś wyprzedaże i czasami można trafić na coś fajnego w dobrej cenie. Kolejnym sklepem, który lubię, to jest iHelp i tam przede wszystkim suplementy, jakieś herbatki, coś jeśli chodzi o odżywianie, superfoods, to tam można znaleźć w bardzo przystępnych cenach. Jaki jeszcze mój sklep internetowy? Lubię bardzo eBay, ale na eBayu macie wszystko i tam trzeba umieć szukać, ale można znaleźć naprawdę fajne perełki w dobrych cenach i ja bardzo lubię buszować po tej stronie internetowej. I to było chyba na tyle. Nie zaglądam jakoś do, wiecie, do sklepów z odzieżą takich internetowych, bo bardziej wolę iść i coś przymierzyć, rzeczywiście sprawdzić, dotknąć, niż kupić przez internet, zamawiać i potem przeodsyłać i tak dalej. Jakoś mnie to zabawa nie kręci. I już ostatnie pytanie. Czy mam coś do dodania? Co jeszcze robisz podczas takiego czasu dla siebie? W sumie nie wspomniałam o tym, ale jak przychodzi tak jesień, zima, to lubię spędzać czas też w kuchni. Lubię gotować, lubię piec, ale nie jakieś takie tradycyjne ciasta. Ja lubię taty, lubię babeczki, lubię muffinki, tego typu sprawy. I właśnie w wolnym czasie, aha, co jeszcze robię w wolnym czasie i co lubię robić, to lubię biegać. Lubię biegać i wtedy tak mogę się wyłączyć i po prostu nie myśleć o niczym, cieszyć się z tego, że biegnę, posłuchać muzyki, posłuchać jakiegoś audiobooka. To bardzo lubię robić, lubię chodzić na spacery, lubię, ale lubię też spędzać czas w domu, wiecie, musi być taki balans. Lubię sobie usiąść właśnie pod kocykiem, z dobrą książką, z kubkiem herbaty i wtedy jest tak przyjemnie. I co mam jeszcze do dodania, to to, że warto mieć czas dla siebie, organizować sobie ten czas, uprzyjemniać, bo to należy robić, należy zachować balans, nie tylko liczy się praca, nie tylko liczą się pieniądze, ale też właśnie to, jak spędzacie swój czas, co robicie. Ja nie jestem z tych osób, które lubią siedzieć przed telewizorem i oglądać wszystko, co, wiecie, co puszcza nam telewizja.
tego już dawno nie robiłam, już dawno nie oglądałam, tak po prostu, wiecie, włączyłam sobie jakiś program i tak leciał i siedziałam, nie, nie, nie. Ja jestem z tych osób, które wstają rano, mają określony plan działania, wszystko muszą zrobić, dopiąć na ostatni guzik i dopiero mam czas wolny, a ja nawet czasami poszukuję sobie jeszcze jakichś innych zajęć. Także taki czas dla siebie jest jak najbardziej ważny i należy różne rzeczy dla siebie robić, należy czytać, należy oglądać dobre filmy, uprzyjemniać sobie czas, to jest nasze życie. Okej, kochani, to by było na tyle. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam i ten tak nie był za długi. Dajcie znać, co Wy robicie w swoim wolnym czasie. Odpowiedzcie na jakieś może najciekawsze pytanie z tego tagu. Zostawcie właśnie swoją odpowiedź w komentarzu. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Może nakręcę Wam niedługo jakiś nowy tag, jak coś ciekawego znajdę. Dziękuję Wam za oglądanie i trzymajcie się, kochani, do moich kolejnych filmików. Pa, pa!